Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Wtorkowe Śniadania z RODO. Dzisiaj kontynuujemy pytania, które wpłynęły i w przerwie międzyświątecznej oraz najświeższe pytanie dotyczące takiego ciekawego incydentu informatycznego czy bezpieczeństwa informatycznego, a postaramy sobie omówić sposoby radzenia z takimi zdarzeniami z punktu widzenia zarówno prawnego, jak i informatycznego. Przechodzimy do pierwszego pytania. Już nie będę Państwu przypominał zasad. Oczywiście proszę przerwać, proszę zadawać pytania i w formie audio, i oczywiście za pomocą czatu. Przechodzimy do pierwszego punktu. Do czego służy punkt kontaktowy inspektora ochrony danych? Pamiętacie Państwo, jak opowiadałem nieraz, że inspektor ochrony danych, pełniąc swoją funkcję, wykonując swoje zadania, jednocześnie musi stanowić punkt kontaktowy inspektora ochrony danych. Ani RODO, ani ustawa o ochronie danych osobowych nie definiuje jednoznacznie, czym ma być tak naprawdę punkt kontaktowy. Czy to ma być pokój przekazany do dyspozycji inspektora ochrony danych, czy dedykowany adres mailowy, czy dedykowany numer telefonu. Natomiast chyba ustawodawca pozostawił to do rozważenia i do dyspozycji tak naprawdę administratora danych. Jakie rozwiązanie przyjmie, takie może być zastosowanie. Natomiast w naszym przypadku punkt kontaktowy inspektora ochrony danych, który jest tak naprawdę, którego wyznaczenie jest obligatoryjne stosownie do brzmienia artykułu 38 ust. 4 oraz artykułu 39 ust. 1 litera a, my rozwiązaliśmy praktycznie w każdej z tych form, które wcześniej pozwoliłem sobie wymienić. Mamy dodatkowo jeszcze punkt kontaktowy w postaci systemu zgłoszeniowego, internetowego systemu zgłoszeniowego, który dostępny jest dla wszystkich osób, których dane dotyczą, a które są przetwarzane przez naszych administratorów danych oraz dostępny jest dla każdego z pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe. Przypominam, adres internetowy https idpo.pl/kontakt. Oczywiście można również takie zgłoszenie utworzyć, wysyłając pocztę elektroniczną na adres kontakt@idpo.pl. Proszę zwrócić uwagę, że punkt kontaktowy, który obsługujemy, rzeczywiście przyjmuje bardzo dużo zgłoszeń. W chwili obecnej od 1 lipca do 13 stycznia tego roku, czyli mamy okres praktycznie 2 lat, chociaż dlaczego zaznaczę 2 lat? Rzeczywiście tak, to już są 2 lata funkcjonowania systemu. Mamy otwartych 3112 zgłoszeń, a zamkniętych 2428 zgłoszeń. Także jest to dosyć duża liczba incydentów, które wpływają do punktu kontaktowego, zarówno ze strony osób, których dane dotyczą, ale również i samego administratora czy podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, przede wszystkim pracowników. Z punktu widzenia funkcjonowania inspektora ochrony danych, kontakt z inspektorem musi być prosty, łatwy i dostępny dla każdego. Dlatego tak często ostatnio mówiło się w mediach o tak zwanych fasadowych inspektorach ochrony danych, którzy rzeczywiście pojawiają się raz na tydzień w siedzibie administratora danych, analogicznie jak prawnicy, albo w ogóle nie ma wyodrębnionego punktu kontaktowego, natomiast kontaktujemy się jedynie jako osoby, które nam dotyczą, kontaktujemy się jedynie z administratorem danych, który w jakiejś przyjętej procedurze przekazuje to zgłoszenie do inspektora ochrony danych. No jednak nie o to chodziło chyba ustawodawcy, aby to rozwiązanie było znowu jakieś wewnętrzne, proceduralne, ale chyba chodziło o to, żeby ten punkt kontaktowy był jednoznacznie określony, o czym mowa u nas w naszej ustawie o ochronie danych osobowych, gdzie dane kontaktowe inspektora ochrony danych powinny być opublikowane na stronie internetowej. I znowu z tym publikowaniem danych osobowych inspektora ochrony danych budzi jakieś wątpliwości albo jakieś niejasności.
Niektórzy administratorzy albo inspektorzy wpływają na administratorów, nie chcąc, aby ich imię, nazwisko pojawiało się na stronie internetowej, ale wyraźnie to wynika z przepisów prawa. Co prawda, nawet w przypadku Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie pojawia się tam imię i nazwisko, jest bowiem jedna z takich wykładni prawników, która mówi o tym, że podaje się dane kontaktowe inspektora ochrony, nie podając jego imienia i nazwiska. Natomiast my jakoś wychodzimy z założenia zupełnie innego, czyli jak najbardziej uważamy, że imię i nazwisko inspektora ochrony danych powinno zostać podane. Jeżeli mamy możliwość kontaktowania się z osobą, która pełni taką funkcję, to jak najbardziej powinniśmy również wiedzieć, do kogo dzwonimy i z kim i o czym chcemy rozmawiać. Jeżeli nie ma, szanowni Państwo, pytań do tego naszego pierwszego pytania, to przechodzimy do drugiego. Informowanie punktu kontaktowego o zmianach personalnych. To jest jakby w powiązaniu do poprzedniego punktu. Prowadząc dla Państwa całą dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, aby zadośćuczynić zasadzie rozliczalności, o której mowa w artykule 5 ust. 2 rozporządzenia, pamiętajmy o tym, aby przesyłać, informować punkt kontaktowy o wszelkich zmianach personalnych. Przede wszystkim o nowych osobach, bo to jest rzeczywiście sytuacja, w której może dojść do naruszenia ochrony danych osobowych. Dlaczego? Zgodnie z definicją określoną w punkcie, w artykule 4, punkt 12 RODO, naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. I taką sytuację możemy mieć, szanowni Państwo, w sytuacji, kiedy nasz nowy pracownik, nowo zatrudniony pracownik otrzyma dostęp, uprawnienie dostępu do systemów informatycznych, w których są dane osobowe, albo będzie pracował z danymi osobowymi w formie papierowej, nie posiadając stosownego przeszkolenia, bez odebranego wcześniej od tej osoby oświadczenia o zachowaniu tajemnicy oraz bez nadanego upoważnienia do przetwarzania danych. Zatem możemy domniemywać, że takie naruszenie będzie miało w tej sytuacji miejsce. Jest to naruszenie skutkujące naruszeniem praw lub wolności osób, których dane dotyczą, a zatem takowe naruszenie powinno zostać zgłoszone do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dlatego naprawdę działy HR prosimy o to, żeby każdorazowo informować nas o zmianach personalnych, szczególnie właśnie o nowych osobach, o zwolnieniu czy zakończeniu stosunku pracy, czy zwolnieniu z pracy, czy przejściu na zaopatrzenie emerytalne, czy zakończeniu umowy zlecenia, czy zakończenie stażu. Te wszystkie informacje są dla nas bardzo istotne. Oczywiście zgodnie z obowiązującymi procedurami powinien być wypełniony odpowiedni wniosek, ale zgodnie z taką zasadą rozsądku wystarczy nam informacja mailowa przesłana z działu kadr, informująca o tym, że już dana osoba od nas, u nas w tym i tym dniu została zwolniona. Także jak najbardziej pocztą elektroniczną można wysłać takie zgłoszenie na punkt kontaktowy. Natomiast jeżeli mamy nową osobę, to tak jak Państwu już przypominałem, potrzebujemy każdorazowo informacji o imieniu, nazwisku, stanowisku oraz dacie zatrudnienia nowego pracownika. W związku z tym, zanim on przystąpi do pracy, zanim zacznie przetwarzać dane osobowe, będzie już z punktu widzenia RODO całkowicie, w cudzysłowie, obrobiony. Zatem będzie miał dostęp do platformy learningowej, będzie mógł przejść szkolenie, będzie mógł w związku z tym stosownie podpisać oświadczenie o zachowaniu tajemnicy oraz zostanie mu nadane adekwatne do zajmowanego stanowiska czy wykonywanych zadań upoważnienie. Pamiętajmy o tym, że ten obowiązek przetwarzania danych na polecenie administratora danych został już wyraźnie wskazany w artykule 29. I rzeczywiście jest to obowiązek należący do administratora danych, leżący po jego stronie. Zatem nie ma nawet jak ewentualnie winić inspektora ochrony danych o tym, że nowi pracownicy nie są ani przeszkoleni, ani nie są wymagane dokumenty dotyczące tych osób przygotowane. I w razie ewentualnej kontroli, nawet Państwowej Inspekcji Pracy, bo pamiętajmy o tym, że PIP może kontrolować ochronę danych osobowych w związku z zatrudnieniem. Zatem tutaj możemy w bardzo prosty sposób narazić się na odpowiedzialność
lekceważąc taką najprostszą procedurę, najzwyklejszą na świecie, czyli stałego informowania nas o tych zmianach kadrowych. One są naprawdę istotne. Procedura w najprostszy sposób rozrysowana to jest przekazanie nam, czy to właśnie mailem, czy zgłoszeniem przez system biletowy najważniejszych informacji o tej osobie. Tylko imię, nazwisko, stanowisko i data rozpoczęcia pracy, czy tej współpracy z administratorem danych, po to, żeby określić odpowiednie daty, które powinny znaleźć się na dokumentach. A jednocześnie pamiętajmy o tym, że te wszystkie rejestry, które prowadzimy, no są tylko po to, żeby ewentualnie w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, incydentów rozliczyć czy przeprowadzić właściwie postępowanie wyjaśniające i stwierdzić, kto mógł dopuścić się danego naruszenia. Zatem wbrew pozorom te daty rozpoczęcia pracy albo daty przygotowania dokumentacji są istotne. Jeżeli przygotujemy upoważnienie albo oświadczenie miesiąc po rozpoczęciu pracy, w tym miesiącu z winy tej osoby, czy świadomie, czy nieświadomie popełnione zostanie naruszenie, możemy naprawdę doprowadzić do tego, że odbierając oświadczenie po miesiącu, ta osoba albo odmówi nam podpisania, albo w przypadku, kiedy będzie prowadzone postępowanie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, wyraźnie wskaże, że przy zatrudnieniu nie przeszedł żadnego szkolenia, nie otrzymał żadnego upoważnienia, dopiero kazali mu to podpisać po miesiącu. I wtedy oczywiście będzie to bardzo niebezpieczny zarzut dla nas. Więc procedura prosta. Dane przekazujemy do punktu kontaktowego. Punkt kontaktowy odsyła praktycznie niezwłocznie. To najczęściej dzieje się w czasie krótszym, aniżeli godzina. Odsyłamy dane dotyczące logowania do platformy e-learningowej. W załączeniu przesyłamy wniosek oświadczenie o zachowaniu tajemnicy oraz wniosek o nadaniu upoważnień. U tych z Państwa, gdzie mamy przyjęte procedury nadawania upoważnień w odniesieniu do przyjętych standardów stanowiskowych, wówczas oczywiście taki wniosek nie jest potrzebny. Jeżeli otrzymamy informację o tym, że ma być to na przykład kierownik sklepu albo magazynier, to wtedy z automatu nadajemy ustalone w księdze polityk upoważnienia. W pozostałych przypadkach obowiązuje oczywiście ta procedura, w której wniosek o nadanie upoważnienia przygotowuje bezpośredni przełożony tej osoby znowu z bardzo prostej przyczyny, ponieważ to ta osoba, ten przełożony wie najlepiej do jakich danych osobowych jego pracownik, jego nowy pracownik ma mieć dostęp. Podpisany wniosek o nadanie upoważnienia przesłany zwrotnie do punktu kontaktowego. Tutaj zachęcam do tego, aby posługiwać się jednym numerem zgłoszenia, jednym biletem, którego numer otrzymujecie Państwo od razu po zarejestrowaniu takiego zgłoszenia. Wtedy rzeczywiście łatwiej jest obsłudze naszym inspektorom w zespole obsługującym system biletowy, łatwiej jest odnaleźć, przypisać dane zgłoszenie. Projekt upoważnienia jest odsyłany do podpisania przez upoważnioną osobę bądź przez samego, czy osobę reprezentującą administratora danych osobowych. Informacja o zakończeniu pracy, czy właśnie o zwolnieniu, czy o zakończeniu stażu, czy praktyki, jeżeli zostanie do nas przekazana, my automatycznie odnotowujemy zwolnienie w systemie IDPO i nic więcej nie musimy robić. Zatem tak naprawdę nie musimy anulować wcześniej upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, zwracać oświadczenia, ani wykonywać innych czynności administracyjnych, ponieważ przyjęliśmy w naszych procedurach, że tak naprawdę upoważnienie jest ważne tylko do momentu obowiązywania umowy o pracę, czy też właśnie innego stosunku cywilnoprawnego łączącego tą osobę z administratorem danych. Po to, aby właśnie uprościć funkcjonowanie w tym zakresie działu kadr. Wnioski, o których mówię, chociażby ten wniosek o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, dostępne są dla wybranych osób w systemie IDPO. Pamiętacie Państwo, że tylko najwyższe kierownictwo oraz właśnie osoby bezpośrednio współpracujące w ramach realizacji chociażby działu HR, marketing,
działy handlowe, tam gdzie mamy do czynienia z umowami powierzenia, mają dostęp do systemu IDPO, skąd mogą pobierać druki. Natomiast w przypadku, kiedy mamy sytuację, gdzie osoba sama przygotowuje wniosek o upoważnienie do przetwarzania danych, osoba takiego wniosku nie może wygenerować, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wysłać do nas maila, a my odeślemy oczywiście taki wniosek do wypełnienia. Nie ma pytań. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do trzeciego pytania. RODO w procesie rekrutacji. Temat bardzo rozległy, bardzo dużo moglibyśmy opowiadać sobie o samych zasadach ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji, bo tu musimy pamiętać o zachowaniu tych wszystkich zasad, które zostały określone w artykule 5 rozporządzenia ogólnego. Czyli te zasady dotyczące nie tylko legalności przetwarzania danych osobowych, ale i okresu przechowywania złożonej dokumentacji w procesie rekrutacji, realizacji obowiązku informacyjnego, realizacji zasady minimalizacji danych, gdzie mamy do czynienia z przepisami ogólnymi właśnie rozporządzenia ochrony danych osobowych, ale również przepisy szczególne, wynikające bezpośrednio z przepisów kodeksu pracy. Mówiąc najprościej, przede wszystkim w procesie rekrutacji na samym początku musimy zrealizować obowiązek informacyjny, czyli zgodnie z artykułem 13 ust. 1 i 2 RODO poinformować osobę, której dane dotyczą o tym, kto jest administratorem danych, kto jest inspektorem ochrony danych, jeżeli takowy został wyznaczony, jakie są zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, jakie są prawa osoby, której dane dotyczą, łącznie z prawem złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, czy będą te dane podlegały automatycznemu przetwarzaniu, profilowaniu, czy też nie. Mamy trochę tych różnego rodzaju klauzul informacyjnych i rzeczywiście na potrzeby procesu rekrutacji, ze względu na to, że jest to specyficzny proces, ta klauzula informacyjna została opracowana odrębnie i oczywiście każdemu z Państwa była przesyłana wraz z dokumentami po nowelizacji kodeksu pracy 4 maja ubiegłego roku. Jeżeli jeszcze ktoś z Państwa nie ma, to oczywiście prosimy o przesyłanie informacji. Taką klauzulę zgody oczywiście prześlemy. Klauzula zgody jest potrzebna i jest wymagana na te dane, które wykraczają poza zakres określony w artykule 22 z indeksem 1 kodeksu pracy. Pamiętacie Państwo, to mamy podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia oraz jakieś dane kontaktowe. Czy to będzie adres mailowy, czy numer telefonu komórkowego. Takie dane żąda pracodawca w procesie rekrutacji. Jeżeli rekrutujemy na konkretne stanowisko wymagające odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia, to rzeczywiście wtedy możemy prosić o dodatkowe dane, o czym też jest mowa dokładnie w tym przepisie szczególnym. A pamiętajmy o tym, że w tym wypadku przepis szczególny deryguje przepis ogólny, zatem jak najbardziej musimy stosować bezpośrednio przepisy kodeksu pracy. Często też podmioty stosują, pojawia się pytanie, zaraz Szanowni Państwo, już na nie odpowiadam, skończę tylko szybko mówić ten temat i za chwilkę włączę. No, bardzo ciekawe pytanie. Już Szanowni Państwo mówię, kwestionariusz osobowy kandydata jest stosowany często przed rozmowami kwalifikacyjnymi, tak aby można było rzeczywiście bliżej poznać kandydata w dziale HR albo ewentualnie kierownictwo, które bierze udział w procesie rekrutacji. Po zatrudnieniu stosujemy z kolei kwestionariusz pracownika, aby zebrać jego dane, które są nam niezbędne do realizacji szczególnych przepisów nakazujących nam na przykład przekazanie danych do ubezpieczyciela, czyli do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. I rzeczywiście wtedy te dane pobieramy najczęściej w kwestionariuszu pracownika. Takie kwestionariusze, takie wzory najbardziej podstawowe zostały również Państwu przesłane w maju ubiegłego roku. Oczywiście można je modyfikować w zależności od tego, jakie dane są nam rzeczywiście potrzebne i jaki ewentualnie stosunek ten cywilnoprawny czy stosunek pracy ma nas łączyć. Z kolei po zatrudnieniu, w przypadku oczywiście, kiedy będziemy przetwarzali dane osobowe na przykład na stronie internetowej czy w social mediach, potrzebujemy dodatkowej zgody.
I co ciekawsze, jeżeli mówimy o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, to ok, jak najbardziej to się zgadza, ale musimy również pamiętać o nieodpłatnym wykorzystaniu wizerunku. Chyba, że oczywiście mamy takie rozwiązanie, że za ten wizerunek płacimy. Ale jeżeli chcemy wykorzystać nieodpłatnie wizerunek naszego pracownika na stronie internetowej, to musimy taką zgodę uzyskać w trybie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. I o tym też oczywiście musimy pamiętać, żeby nie narazić się na ewentualne nieprzyjemności w różnych sytuacjach, które mogą mieć miejsce w zatrudnieniu. No i oczywiście w przypadku stosowania monitoringu musimy pamiętać o tym, aby taką informację o tym monitoringu przekazać na piśmie pracownikowi, nowemu pracownikowi przed dopuszczeniem go do pracy. Taka ciekawostka. Mamy pytanie, także od razu, Szanowni Państwo, postaram się na nie odpowiedzieć. A propos minimalizacji, dlaczego nie można zbierać większej ilości danych osobowych od kandydata do pracy niż wskazane w przepisach kodeksu pracy? Zasadniczo założenie jest takie, że można zbierać tylko te dane, które są nam rzeczywiście niezbędne do danego procesu, w którym te dane gromadzimy, w którym zbieramy je, przetwarzamy. Ta zasada minimalizacji, ona jest trochę dla nas trudna do zrozumienia w sytuacji, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do poprzedniej epoki, w której rzeczywiście, żeby cokolwiek załatwić, trzeba było przekazać niezliczoną ilość zaświadczeń, dokumentów, oświadczeń, pism, załączników, nie wiadomo czego jeszcze. Obecnie pamiętajmy, zawsze ten przykład podaję a propos faktury, w której wyraźnie określono, jakie dane osobowe muszą zostać zawarte, aby uznać, że ten dokument księgowy jest rzeczywiście zgodnie z prawem wstawioną fakturą. Dlatego też nie powinniśmy oczekiwać ani zbierać większej ilości danych, tylko dlatego, że mogą one nam się przydać ewentualnie w innej dodatkowej sytuacji albo w określonym przypadku. To założenie jest o tyle dla nas wygodne, że przetwarzając te dane osobowe w tej postaci minimalnej, w przypadku jakiegokolwiek naruszenia, doskonale wiemy, jakimi danymi dysponujemy i wiemy, że na przykład te dane, które utraciliśmy, zawierały, załóżmy jedynie imię, nazwisko i numer telefonu, bo do tego było nam tylko, w tym celu tylko te dane przetwarzaliśmy. Nie przetwarzaliśmy dodatkowo numeru PESEL, który był do niczego niepotrzebny. Mieliśmy taką sytuację, prowadząc audyt w jednej z dużych firm, gdzie zbierając klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i numeru telefonu komórkowego, przy podpisie należało wpisać swój numer PESEL. I w tym wypadku, Szanowni Państwo, to jest właśnie przekroczenie zasady minimalizacji. Za dużo tak naprawdę było danych przetwarzanych z punktu widzenia prawa. Dlaczego? Numer PESEL do niczego nie jest nam potrzebny w przypadku chęci uzyskania zgody na przetwarzanie danych w postaci imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego. Numer PESEL jest daną osobową samą w sobie. Nam do niczego nie potrzebne. Nie jesteśmy w stanie zweryfikować numeru po numerze PESEL dokładnie osoby fizycznej. Mogą to zrobić podmioty, które mają dostęp do bazy numerów PESEL. Natomiast my nie. Dlatego też byłby to przykład zbyt daleko idący. Podobnie, jeżeli mamy rekrutację do pracy, rekrutację na konkretny etat i wyraźnie mamy w kodeksie pracy wskazane dane, które żądamy, czyli imię, nazwisko, data urodzenia i jakieś dane kontaktowe, to podanie, żądanie dodatkowo numeru PESEL będzie już żądaniem sprzecznym z prawem, sprzecznym z zapisami artykułu 22 z jedynką kodeksu pracy. Natomiast jeżeli potrzebujemy większej ilości danych w postaci, nie wiem, wzrostu, wagi, bo rzeczywiście charakter pracy, która będzie wykonywana przez tego pracownika albo miejsce, w którym będzie ta praca wykonywana, uniemożliwia na przykład podjęcie takiej pracy przez osobę
o wzroście powyżej 2 metrów albo nawet 1,90 m, ponieważ jest tam niski strop albo są nisko pod sufitem umieszczone jakieś urządzenia i ta osoba uderzałaby się, no to to by zagrażało bezpieczeństwu i higienie pracy. Zatem to może być warunek, który może ograniczyć nabór kandydatów, którzy mają czy posiadają wzrost mniejszy aniżeli te, załóżmy 175 cm. W przypadku modelek, jak Państwo pamiętacie, bo często też te przykłady podaję, najczęściej żądamy wzrostu powyżej 1,70 m. Dlaczego? Ponieważ szyte stroje są w przedziale, to powiedzmy 1,70 m, 1,75 m albo 1,75 m, 80 m. Nikt nie będzie szył nagle dodatkowych żaden projektant, żadnych ubrań dla osoby mierzącej 2 metry albo dla osoby mierzącej 1,60 m, no bo w te standardowe stroje nie będzie mógł się wcisnąć albo będzie po prostu śmiesznie wyglądać. Dlatego musimy bardzo konkretnie podchodzić do tematu zbierania danych osobowych i nigdy nie możemy zbierać ich za dużo, ponieważ w przypadku jakiejkolwiek kontroli zostanie nam to zarzucone i stwierdzone zostanie naruszenie w postaci złamania zasady minimalizacji danych. To jest artykuł 83, ustęp 1 RODO, dlatego warto się zapoznać, że nawet właśnie za nieprzestrzeganie zasad określonych w artykule 5 grozi kara ta z tej większej półki, czyli do 20 milionów euro w przypadku podmiotów prywatnych. Dlatego naprawdę warto bardzo sumiennie podchodzić do tematu danych osobowych i zbierać tylko te dane, które są naprawdę niezbędne do danego procesu, aby go zrealizować. Mam nadzieję, że było to w miarę wyczerpująca odpowiedź na to pytanie. Wracamy do naszego procesu rekrutacji. W związku z tym, że dosyć dużo pojawia się pytań dotyczących samego zatrudnienia, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie na temat RODO w zatrudnieniu, na które serdecznie zapraszam. To szkolenie będzie w formie oczywiście spotkania na żywo, spotkania w formie e-learningu i zapraszamy na nie 6 lutego, to jest czwartek w godzinach 9-11. Najprawdopodobniej oczywiście termin czy czas tego szkolenia się przedłuży, widząc jak wiele jest wątpliwości i pytań. Oczywiście informacja o tym szkoleniu zostanie przesłana na skrzynki główne wszystkich naszych klientów, także zapraszam, korzystając z okazji. Przechodzimy do kolejnego pytania. Pytanie czwarte, czy pracownikowi samozatrudnionemu nadać upoważnienie, czy podpisać z nim umowę powierzenia przetwarzania danych? Też często to pytanie pojawia się ze względu na to, że różne formy przybiera współpraca z naszym personelem, mówiąc ogólnie. Oczywiście najprościej byłoby człowieka, pracownika zatrudnić na umowę, na pełny etat i wtedy mamy kodeks pracy, mamy upoważnienie i mamy z głowy. Różne są natomiast sytuacje w przypadku zatrudniania osób wolnych zawodów albo osób, które prowadzą swoją działalność gospodarczą i nie chcą przechodzić na etat, chcą świadczyć nam usługi w ramach samozatrudnienia. W przypadku samozatrudnienia, jeżeli mamy rzeczywiście osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i ta osoba fizyczna prowadzi tą działalność sama, bez żadnej dodatkowej zewnętrznej pomocy, bez własnych pracowników, bez dodatkowych podprocesorów, czyli bez podmiotów, które na ich rzecz wykonują jakieś czynności, jakieś kategorie przetwarzań, w których mogłoby dojść do wymogu powierzenia przetwarzania danych osobowych, wówczas jak najbardziej upoważnienie będzie całkowicie wystarczające. Tym bardziej w sytuacji, kiedy ten samozatrudniony będzie wykonywał pracę w naszym, na naszym terenie czy w naszym obszarze przetwarzania danych osobowych. Wtedy jest to rozwiązanie jak najbardziej dopuszczalne, uproszczone. Wtedy od takiej osoby odbierzemy oświadczenie, wydamy jej upoważnienie i temat mamy teoretycznie zamknięty, traktujemy tę osobę dalej jako pracownika, mimo że nie jest zatrudniony w trybie określonym przepisami kodeksu pracy. Ale sytuacja jest inna w momencie, kiedy ten nasz pracownik, ten nasz samozatrudniony
ma albo osoby współpracujące z nim, albo posiłkuje się podmiotami zewnętrznymi w ramach realizowanych i powierzonych mu do wykonania zadań. W tym momencie stosujemy nic innego jak umowę powierzenia przetwarzania danych. Dlaczego? Ponieważ przekazujemy, cedujemy jakby część odpowiedzialności, a jednocześnie część obowiązków na tego naszego samozatrudnionego pracownika, który już wobec swoich dalszych partnerów handlowych musi działać zgodnie z przepisami RODO, czyli najprawdopodobniej będzie musiał zawrzeć stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych, a wszystkim swoim współpracującym albo wszystkim swoim pracownikom będzie musiał nadać stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych. Czyli pozbywamy się tego problemu związanego z zasadą rozdzielczalności. Nie musimy tak naprawdę wiedzieć, z kim pracuje, czy ma jakieś podmioty dalsze przetwarzające, które będzie powierzał do przetwarzania, powierzone mu do przetwarzania przez nas dane osobowe. Dla nas najważniejsza jest ta relacja dotycząca umowy powierzenia i oczywiście możliwość ewentualnie prowadzenia inspekcji i audytów w tych podmiotach dalszych przetwarzających, na polecenie oczywiście przekazane naszemu samozatrudnionemu, który stanie się dla nas tylko podmiotem przetwarzającym. To jest jakby ważne do rozróżnienia i bardzo często stosujemy czy w ogóle spotykamy się z takimi dylematami w sytuacji, kiedy mowa jest o informatykach, oczywiście o prawnikach, to jest jakby z natury rzeczy najprostsze, że tak właśnie, że to wolne zawody, z nimi zawieramy umowę powierzenia przetwarzania danych. Pojawiło się kolejne pytanie. Już je, szanowni państwo. Pokazuję. Czyli do przetwarzania danych osobowych nie jest wystarczający zakres obowiązków pracownika? Nie. Sam zakres obowiązków pracownika wskazuje na to, no mówiąc jakby tutaj literalnie, jakie ma obowiązki, jakie są jego zadania. Natomiast wykonywanie zadań nie oznacza od razu posiadanie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Nie jest to jednoznaczne. Można oczywiście domniemywać, że główny księgowy, zakres obowiązków głównego księgowego, z tego zakresu obowiązków wynika, że musi mieć dostęp na przykład do faktur, czy do listy płac, czy do innych dokumentów księgowych. Jak najbardziej, jest to logiczne. Nie oznacza to jednak, że mając na przykład referenta do spraw kontaktów z klientami, nie wynika, czy ma mieć dostęp do danych osobowych klientów, czy ma mieć dostęp do dokumentów księgowych, czy też do innych dokumentów. Także w niektórych przypadkach można byłoby domniemywać, że rzeczywiście wiemy, do czego ma mieć upoważnienie, ale zakres obowiązków wskazuje tylko na obowiązki, jakie nakładamy do pracownika, żeby no, tak naprawdę znowu mógł wyegzekwować realizację tych obowiązków. W przypadku, kiedy one nie będą realizowane, wszcząć odpowiednie postępowania dyscyplinarne. Natomiast jeżeli chodzi o upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, jest to jakby całkowicie, znowu literalnie patrząc, upoważnienie nie jest obowiązkiem. Zatem mamy dwa odrębne dokumenty, które musimy tworzyć, natomiast one bardzo często będą jakby... Upoważnienie będzie wynikało częściowo z zakresu obowiązków pracownika. Mamy z kolei przykład nauczyciela. Jest ktoś zatrudniony na stanowisku nauczyciel języka polskiego. Nie, oczywiście można byłoby domniemywać, do jakichś zbiorów osobowych dane upoważnienie będzie przysługiwało. Ale jeżeli ta osoba, ten nauczyciel pełni jeszcze jakąś funkcję w tak zwanej komisji socjalnej, jeżeli takowa została powołana zgodnie z regulaminem, to wówczas będzie ta osoba miała również dostęp do dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. A tym samym no nie będzie jakby jednoznacznie wynikało to z zakresu obowiązków, tylko z na przykład zarządzenia dyrektora jednostki, który w tym roku wskazuje tą osobę do pełnienia tej funkcji. Dlatego to jest o tyle, szanowni państwo, zmienne, że nie możemy jakby jednoznacznie i od razu wskazać w zakresie obowiązków upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Tą sytuację, to pytanie też mógłbym jeszcze rozszerzyć o taką informację z punktu widzenia służb mundurowych. Zadania określone na danym stanowisku
każdy funkcjonariusz ma w przepisie prawa. Czy to bezpośrednio w ustawie danej, czy też w rozporządzeniu ministra, któremu ta służba podlega. I nie oznacza to jednoznacznie, że ten funkcjonariusz ma upoważnienie do posługiwania się bronią palną. Musi przyjąć odpowiednie szkolenie, uzyskać pozytywny wynik egzaminu, a jednocześnie to samo użycie broni wynika z określonych sytuacji, które znowu zostały wskazane w prawie. Zatem sam zakres obowiązków, to, że ten funkcjonariusz podpisał umowę, otrzymał zakres obowiązków, nie oznacza, że może korzystać z broni palnej, jak mu się żywnie podoba, tylko w określonych sytuacjach. Może się okazać, że w ogóle tej broni palnej nie będzie miał na stanie, bo będzie związany bardziej z pracą na przykład administracyjną. Dlatego pamiętajmy o tym, że może na pierwszy rzut oka działom HR wydawać się, że zakres obowiązków jest wystarczający, że dodatkowe upoważnienie to jest bezsens, ale prawda jest taka, że w sytuacjach naruszeń czy incydentów z jakichkolwiek zagrożeń ochrony danych osobowych upoważnienie jest bardzo istotne. Kolejne pytanie. Czy z placówką świadczącą usługi medycyny pracy należy podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych? No, szanowni Państwo, temat powtarza się dosyć często. On jest związany z sytuacją, z takim faktem, że w różny sposób realizujemy te nasze badania wstępne czy też okresowe. Są generalnie dwie takie najprostsze metody. Jedna to taka, że dajemy skierowanie naszemu pracownikowi na badanie okresowe i on z tym skierowaniem drepcze do jednostki świadczącej te usługi medycyny pracy, z którą mamy zawartą odpowiednią umowę. Ten nasz pracownik, idąc do tej placówki, staje się pacjentem tej placówki usługi medycyny pracy. Czyli mamy sytuację w takiej, w której mamy dwóch administratorów danych. Jednym jesteśmy my oczywiście w ramach zatrudnienia, a drugim jest placówka Służby Medycyny Pracy w ramach realizacji tych badań okresowych. I jeżeli właśnie posługujemy się tą formą skierowania, przecież to skierowanie jest określone w przepisach prawa, jest wszystko ok, nie musimy zawierać żadnej umowy powierzenia przetwarzania danych. Natomiast bywają sytuacje, w której wysyłamy wcześniej do tej placówki świadczącej usługi medycyny pracy listę naszych pracowników, którzy powinni przejść badania okresowe na przykład w miesiącu styczniu 2020 roku. W takiej sytuacji, szanowni Państwo, dochodzi do przetwarzania danych na polecenie administratora. I tutaj warto byłoby zauważyć sytuację, w której te dane są przetwarzane na polecenie administratora danych. Przecież ta lista, ten wykaz zostanie wysłany, czy to pocztą, czy to mailem. Ten wykaz pracowników może zostać gdzieś ujawniony, może zginąć, może zostać wyrzucony na śmieci. Ktoś może dotrzeć do tych danych osobowych i wówczas kto będzie odpowiadał za naruszenie? Dokładnie, administrator danych. Zatem nie możemy na to pozwolić, żeby odpowiadać za niewłaściwe postępowanie z danymi, które przesyłamy zewnętrznemu podmiotowi. W tym wypadku naprawdę warto podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych, ale trzeba ją odpowiednio napisać, odpowiednio zaprojektować. Tutaj nie może być oczywiście w zakresie umowy wpisane świadczenie usług medycyny pracy, bo tu chodzi o tą część administracyjną dotyczącą samego przekazania, samej tej procedury dotyczącej, najprościej mówiąc, rozliczania usług medycyny pracy. W podobnej sytuacji mielibyśmy obowiązek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych z placówką medycyny pracy, gdybyśmy na fakturze otrzymywali dane osobowe przebadanych naszych pracowników. Tutaj też proszę zwrócić uwagę, że faktura krąży już z pominięciem naszego pracownika. Zatem ta część administracyjna dotycząca współpracy między pracodawcą a medycyną pracy rzeczywiście powinna być uregulowana procedurami umowy powierzenia przetwarzania danych tak, aby nikt nie zarzucił administratorowi danych ewentualne naruszenie z jego winy czy też zaniedbania. Natomiast same podstawowe usługi medycyny pracy dotyczą jak najbardziej tylko i wyłącznie
tylko i wyłącznie odrębnej funkcji, jaką posiada medycyna pracy jako administrator danych osobowych swoich pacjentów. Mam nadzieję, że nie ma do tego dodatkowych pytań. Przechodzimy do ostatniego bardzo świeżego, jeszcze gorącego tematu. Przepraszam bardzo. Sytuacji dotyczącej incydentów bezpieczeństwa informatycznego. Ostatnio zaczęły do nas wpływać informacje, to co ciekawsze, od osób fizycznych, informacje dotyczące otrzymywania maili o wystawionej fakturze z adresów należących do administratora danych, pochodzących bezpośrednio z jego głównej skrzynki poczty elektronicznej, w jego domenie, obsługiwanej przez zewnętrzny podmiot. Rzeczywiście jest to nic innego na pierwszy rzut oka po przeprowadzeniu takich wstępnych czynności wyjaśniających, jak element czy to phishingu, czy to spoofingu. Bo jak Państwo wiecie, ten phishing był bardzo częsty. On polegał tak naprawdę na podszywaniu się za inne osoby czy organizacje w celu wyłudzenia różnego rodzaju informacji, bądź też zaszyfrowania komputera i żądaniu wpłacenia jakiejś tam kwoty pieniędzy za ewentualnie jego odszyfrowanie, co jest oczywiście niemożliwe. Natomiast ten phishing już na tyle został jakby właściwie przez odbiorców poczty elektronicznej rozpoznawany i jego skuteczność spadła praktycznie do zera. W związku z powyższym przestępcy internetowi wpadli na pomysł rzeczywiście atakowanie podszywania się bezpośrednio pod tożsamość danej firmy. Wtedy jest o tyle to niebezpieczne, że otrzymujemy maila, który rzeczywiście wskazuje na odbiorcę, na tego, z którym możemy przez przypadek mieć jakieś kontakty biznesowe, bądź też jesteśmy jego patentem albo no taki najprostszy przykład. Szkoła i uczeń. Dostajemy fakturę z adresu szkoły o opłaceniu, na przykład dotyczącej opłacenia jakichś szkód wyrządzonych przez nasze dziecko. No oczywiście zanim byśmy taką fakturę dostali, to na pewno szkoła by nas o tym poinformowała, że nasze dziecko coś zniszczyło, byśmy zostali poproszeni do szkoły, zobaczyli straty i tak dalej. Czyli ciężko wpaść na pomysł, żeby wysłać, podszywając się pod szkołę, taką fakturę i liczyć na to, że ktoś nieuważnie kliknie na wskazany tutaj link. Zobacz fakturę. Link ten oczywiście generuje, odsyła nas do dysku Google'a, natomiast najprawdopodobniej sam ten dokument, który został umieszczony, zawiera złośliwe oprogramowanie albo złośliwy skrypt, który albo zaszyfruje nam komputer, albo będzie, nie wiem, jakieś inne negatywne działania wobec nas czy maszyny podejmować. Dlatego o tyle jest to niebezpieczne w przypadku, kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy używamy darmowe skrzynki poczty elektronicznej. W tym momencie tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zweryfikować, czy ktoś nam wykradł hasło, czy ktoś włamał się do systemu jakiegoś dużego operatora. Co prawda, świadczącego te usługi poczty elektronicznej darmowo, ale jednak. Na pewno ciężko będzie nam ustalić logi serwerów. Natomiast w sytuacji, kiedy mamy tą naszą pocztę elektroniczną wystawioną na zewnątrz i mamy podpisaną stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych, wówczas jak najbardziej w trybie określonym w tej umowie zasadniczej przekazujemy informacje o takiej sytuacji, że przychodzą do nas maile albo informacje o tym, że z naszej poczty elektronicznej zostały wysłane maile, fałszywe maile wybudzające pieniądze, mówiąc najprościej, albo zawierające linki do plików, które mogą szyfrować komputery. W tej sytuacji, w tym momencie tak naprawdę administrator serwera jest w stanie, bo ma takie narzędzia, jest w stanie nam przygotować materiały do prowadzonego postępowania wyjaśniającego. Wskaże nam, czy były rzeczywiście z naszego serwera wychodzącego wysłane te wiadomości, czy ktoś
wykorzystał inne rozwiązania skryptowe, inne rozwiązania innych serwerów, które umożliwiają podszywanie się właśnie pod adresy mailowe. Czy ktoś po prostu posiadając prawidłowe hasło zalogował się do naszej skrzynki pocztowej i z niej wysyłał te maile. To wszystko będzie w logach serwera i to możemy ustalić. Do czego nam to jest potrzebne? W przypadku takiego czystego RODO, już mówiąc najprościej, to ta wiadomość wysłana na jakikolwiek adres mailowy nie stanowi naruszenia ochrony danych osobowych. Jeżeli to nie my wysłaliśmy te dane, nie my wysłaliśmy te maile, czyli nie my dysponujemy mailem na przykład kwiatuszek@wp.pl, no to tak naprawdę nie popełniliśmy, nie złamaliśmy żadnego przepisu prawa, ani nie doszło do żadnego naruszenia. Nie dysponowaliśmy takimi adresami mailowymi, a więc nie dysponowaliśmy tymi danymi osobowymi, w związku z tym nie wysłaliśmy takich maili. Natomiast wpływają takie informacje o tym na punkt kontaktowy, że dostałem takiego maila i proszę z punktu widzenia RODO o wyjaśnienie. Oczywiście takie wyjaśnienia udzielamy, ale one dla tych osób, które zostały zaatakowane taką formą phishingu czy spoofingu, może być niewystarczające. Proszę zwrócić uwagę, że tu tak naprawdę nie ma żadnych danych osobowych. Nie publikujemy żadnych danych osobowych, ani naszych pracowników, ani osób, których dane przetwarzamy. Jeżeli te dane są wysyłane na jakieś maile, gdyby one oczywiście były mailami imiennymi, czyli jakieś imię, nazwisko, małpa, coś tam, to wtedy mogłoby dojść do naruszenia, gdyby to była baza naszych adresów mailowych, którymi my dysponujemy. Ale tak nie jest. W tej sytuacji, którą sobie tutaj analizujemy, nie było żadnego adresu mailowego, który by dotyczył osoby, której dane przetwarza akurat ten administrator danych. Zatem nie dochodzi do naruszenia, ale możemy obawiać się, szanowni Państwo, o coś innego. Może dojść do złamania przepisów kodeksu karnego, a więc tak naprawdę do włamania się do sieci informatycznej, czyli artykuł 267 kodeksu karnego. No w tej sytuacji co możemy zrobić? Jeżeli rzeczywiście nasza firma informatyczna hostująca nasz serwer poczty elektronicznej stwierdzi, że nastąpiło włamanie, w tym wypadku pozostaje nam nic innego jak zawiadomienie w trybie artykułu 304 KPK organów ścigania o tym właśnie incydencie, że ktoś się włamał do naszej sieci. Jeżeli, oczywiście podkreślam, w logach serwera będzie wskazane, że ktoś wszedł na nasze konto skrzynki pocztowej. Zalogował się hasłem. No hasło oczywiście mógł albo zdobyć, bo ktoś przez przypadek mu wysłał, albo usłyszał to hasło gdzieś tam, albo było na tyle proste, że tak zwane słownikowe hasło, że jakiś system wprowadził to hasło i udało się zalogować. No wtedy rzeczywiście możemy mieć zarzut tego, że doszło do naruszenia z naszej winy, ponieważ nie zabezpieczyliśmy właściwie systemu informatycznego, nie stworzyliśmy właściwego hasła, które powinno być bezpieczne, ale tak czy siak to, że ktoś wszedł bezprawnie w posiadanie tego hasła, jest niczym innym jak włamaniem się do systemu informatycznego. I wówczas już takie zawiadomienie powinniśmy złożyć. Tym bardziej musimy zwrócić uwagę na to, że to przestępstwo jest ścigane na wniosek pokrzywdzonego, zatem nie będzie sprawa prowadzona z urzędu. Trzeba oczywiście samemu występować na początku w roli oskarżyciela, chociażby posiłkowego. Jest to nowa forma ataków internetowych. Będziemy na pewno z nią się spotykali jeszcze nie raz. My stosujemy nowe metody zabezpieczeń, przestępcy internetowi szukają nowych metod oszukania nas, zatem oczywiście świat nie stoi w miejscu. Najważniejsza rzecz, którą mam a propos taką uwagę do Państwa do przekazania z tymi atakami, z tymi wysłanymi mailami, że nie mamy informacji zwrotnej, aby ktokolwiek z osób, którym ten mail został wysłany, kliknął na tą fakturę. Także to nas jedynie nie cieszy, że przez to podszycie się pod nas, no nikt nie poniósł żadnych negatywnych konsekwencji. Natomiast oczywiście sprawa jest rozwojowa, czekamy, bo to akurat z wczoraj mam informację, czyli na świeżutko, czekamy na wyjaśnienia firmy informatycznej, która zajmuje się serwerami,
I jeżeli rzeczywiście otrzymamy informację, że doszło do włamania, to oczywiście wtedy rozpoczynamy procedurę tą określoną w artykule 304 KPK, czyli musimy powiadomić właściwe organy ścigania i zobaczymy, co będzie dalej. Tak? Natomiast weryfikujemy, na razie prowadzimy postępowanie wyjaśniające, które nie wskazuje na naruszenie ochrony danych osobowych, a zegar 72 godziny tyka. Także mamy jeszcze trochę czasu, zobaczymy, jakie będą rozwiązania. Na dzisiaj to koniec. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę o zadawanie pytań. Jeżeli pytań nie ma, to bardzo Państwu dziękuję za uwagę. A pojawiło się jeszcze jakieś pytanie. Bardzo się cieszę. Już przełączam system. O. Są pytania. Mamy kolejne pytanie. Pytanie Pani Kasi. Bardzo Pani Kasiu dziękujemy, a szczególnie ja dziękuję za to, że zadaje Pani dzisiaj pytania. Obiecuję się nie mścić za te pytania. Natomiast no, rzeczywiście są bardzo ciekawe. Kolejne pytanie. Czy administratorem danych osobowych stosowanego monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej jest dyrektor czy szkoła? Bardzo dobre pytanie, ponieważ w zapisach prawa oświatowego mamy pewnego rodzaju niespójność. W artykule 108a prawa oświatowego wyraźnie mamy wskazane, że decyzję o uruchomieniu monitoringu wizyjnego w placówce oświatowej podejmuje dyrektor. Oczywiście decyzję o uruchomieniu, ale musi ją uzgodnić z organem prowadzącym, z radą rodziców, z przedstawicielami organów szkoły, mówiąc najprościej. Czyli ta decyzja dotycząca w ogóle rozpoczęcia koncepcji wprowadzenia monitoringu wizyjnego należy do dyrektora szkoły, on jest inicjatorem. Natomiast w kolejnych punktach tego artykułu czytamy, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych zapisu monitoringu, za to już odpowiada szkoła. I tutaj często młodzi inspektorzy ochrony danych mają problem w rozróżnieniu, czy rzeczywiście dyrektor, czy szkoła. Odpowiedź jest bardzo prosta. Administratorem danych osobowych jest szkoła. To, że dyrektor jest inicjatorem uruchomienia monitoringu wizyjnego, czy też to są analogiczne do sytuacji, w której umowę o pracę z nauczycielem czy z innym pracownikiem szkoły, umowę podpisuje dyrektor, prawda, a nie szkoła. Ale administratorem danych osobowych w procesie zatrudnienia jest szkoła, a nie dyrektor. Także tutaj wynosiłbym taką analogię, aby pamiętać, że zawsze w każdej sytuacji administratorem danych osobowych jest szkoła, a dyrektor najczęściej będzie występował jako reprezentant administratora danych, ponieważ no to on jest najwyższym organem wykonawczym, najwyższym organem uprawnionym do zarówno wydatkowania środków w planie finansowym, którym dysponuje, zawieraniem umów o pracę, umów z kontrahentami zewnętrznymi. I dlatego też, jeżeli chodzi o monitoring, zapewne został inicjatorem uruchomienia takiego monitoringu, ale sam fakt już po uruchomieniu, kto jest administratorem danych osobowych? Odpowiedź jest bardzo prosta. Administratorem danych osobowych jest szkoła. Jeżeli, Szanowni Państwo, nie ma pytań, to dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Oczywiście zapraszam do dalszego zadawania pytań w formie mailowej czy zgłoszeń do punktu kontaktowego. Pytań jeszcze się trochę zebrało w tym okresie świątecznym, także trochę jeszcze możecie Państwo poczekać na uzyskanie odpowiedzi na te, które wpływają w ostatnich dniach, ale w przypadku, kiedy one są pilne, to oczywiście tak udzielamy tej odpowiedzi drogą mailową, czy też odpowiadamy na zgłoszenia w naszym systemie. Bardzo Państwu dzisiaj dziękuję, pozdrawiam, zapraszam przy okazji na to szkolenie 6 lutego i zapraszam na nasze kolejne spotkanie za tydzień. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia. Do widzenia.